Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym, czwartym odcinku z serii King's Bounty Wojownicza Księżniczka na moim kanale i w dzisiejszym odcinku jedziemy eksplorować południową część wyspy. Tutaj widzę, że już trochę poziom przeciwników rośnie. Już nie są bardzo słabi, teraz są już tylko trochę słabsi. To fajnie, bo silniejsi przeciwnicy, no to wiadomo, to więcej expów, no. Dobra, podpalenie. Kurczę, muzyka w King's Bounty jest naprawdę dobra. A, to jest świetny ten cios tym ogonem. Zastanawiam się, czy potem będą jakieś inne ciekawe ataki. Boże, jakby tak ten smok miał taki atak właśnie jak miały czarne smoki z tego, z legendy, że leci i zieje ogniem, ne? Ale to by było do... Chwila, ej, jeszcze jeden łowca... Aha, dobra. Czyli mogę jeden skarb wykopać na walkę, dobra. Bo myślałem, że mogę więcej tych skarbów jeszcze wykopać. Na jajo. No dobra, weźmy to. Oj, tu jest skarb jakiś do wykopania. W skarbie oczywiście złoto. Dobra, no złoto zawsze na propsie. Bo to się zawsze przyda. Równa siła. Okej. Okay. Jeszcze nie teraz. Tam coś jeszcze też jest, dobra. Dobra, wyzbierajmy tutaj wszystko, co tutaj jest. A jak mam się tam dostać? Aha, tędy, dobra. Kolejna znajdźka. Dużo znajdziek jest. Fajnie, podoba mi się to. Słabi. No to atak! Charge! Atak! Kill them all! O! Tak te skarby się powinny respić. Zaraz w pobliżu moich jednostek. Dobra, podpalenie. I niech on tam sobie płonie. Dobra. Teraz tutaj. Świetnie. I teraz tutaj.
Amelia idzie i robi rozpierduchę, trzeba przyznać. No jeszcze niech smok sobie trochę po XP, bo podejrzewam, że mechanika XP-nia smoka jest taka sama jak z tym. Jak to się nazywa? Jak z... z duchami. W sensie, że im częściej smok walczy, tym więcej expa zdobywa. Mnóstwo złota tu jest. Bardzo dużo tego złota się nam sypie na początek. Zastanawiam się, czym to jest spowodowane. Tym, że później będzie trudno? Czy design levelu taki jest? Aha, tu są ci rozbójnicy, których muszę ubić. Pancerz upleciony z metalowych pierścieni, plus jeden do obrony. O, magiczne kajdany, tego jeszcze nie mam. Chwila, plus jeden do obrony. Tutaj też ta kiecka jest plus jeden do obrony, jeszcze potem można ją zupgrade'ować, więc... no nie. Niech zostaje na razie ta opcja. Chociaż to jest... A! Tak nierealistyczne. Ale come on! Ja oczekuję realizmu od gry, w której walczymy z smokami, tak? Nie, ale chodzi o to, że po prostu... są rzeczy, które są realistyczne, nawet w grach fantasy, oraz są rzeczy, które są nierealistyczne i zawsze będą nierealistyczne w grach fantasy. Niestety te rzeczy nierealistyczne... to jest problem z nimi, że wystarczy jedna taka rzecz i ona potrafi całkowicie rozwalić imersję świata. Przykład nierealistycznej rzeczy. Przykład nierealistycznej rzeczy. Szybka podróż w World of Warcraft. Ogólnie. Rozmiar kontynentów World of Warcraft. Rzecz, która jest nierealistyczna i która niszczy realizm gry. A dlaczego? Powód jest dosyć prosty. Chodzi o to, że Northrend, czyli główna lokacja północna, główny północny kontynent, według opisów w książkach, to na przykład przez niektóre krainy wędrowało się kilka dni. I ja nie mówię o tym, żeby one były tak ogromne, te krainy, żeby trzeba wędrować przez nie kilka dni, ale gdyby na przykład przez jedną krainę, nawet lecąc szybką podróżą, leciało się 10-15 minut, bo byłaby tak duża, to nie byłby żaden problem. To by bardziej tworzyło realizm, a nie w sytuacji, gdzie ja jestem w stanie w ciągu 5 minut przelecieć cały kontynent, który według opisu i według questów jest tak wielki, że tam przez tygodnie przesuwa się linia frontu po tych krainach, w czasie gdy ja te krainy przemierzam potem biegnąc w 10 minut. To jest problem. To jest dysonans ludonarracyjny. Ho! W Melinie z Kośnookiego zawsze można nająć pomocną dłoń bez żadnych pytań. Nasi kamraci nie boją się obrócić rączek. Yo! Mamy też parę ciekawych drobiazgów na handel. Spójrz tylko na te wspaniałe klejnoty. Możesz mi wierzyć, że jakaś nieszczęsna szlachcianka bardzo tęskni za swoimi błyskotkami. Dobra, koniec z okradaniem niewinnych ludzi. Fajna muzyka. Fajnie blisko skarb, jeszcze lepiej.
Nie no, serio fajna muzyka. No, kojarzy się z takim mrocznym lasem w świecie fantazy, co nie? O, jak ja lubię taką muzykę, no. Taka muzyka jest dobra, kiedy właśnie tworzy się na przykład w grze jakąś planszę w edytorze. Albo kiedy na przykład rysuje się coś. Kiedy się rysuje, kiedy się coś opisuje, tak? Ogólnie kiedy tworzy się jakąś lokalizację, to właśnie odpowiedni ambient jest bardzo potrzebny, bo potrafi wprawić człowieka w odpowiedni nastrój. O! O! I to jest broń odpowiednia dla Amelii. No, wyobrażacie sobie ten las taki? Mroczny, gdzie tylko czasami przebija światło, jakieś opary. A? Ja to widzę. Ja to widzę przy takiej muzyce. Okej. Okay. Pościg zrobiony. Aha, i mogę dalej sobie tutaj coś kupić. Okej, okay, spoko. Fajnie, podoba mi się to. Wychodzimy. Pokażcie mi ten kostur nowicjusza. Ależ oczywiście, jeżeli ja go mogę upgrade'ować, oczywiście. Dobra, pokażcie mi teraz, czy coś tu jest, trofea. Chwała. Wolę chwałę na ten moment, a z magii, transmutacja. Umierający na polu walki żołnierze emanują wibracją śmierci. Ta umiejętność pozwala magowi zmieniać ostatnie tchnienie ginących w manę. Nie no, bierzemy tutaj destrukcję. Destrukcja będzie przydatna, no siła zaklęć plus 15%, no come on! Dobra, pozbierajmy jeszcze raz jednostki i zaatakujemy potem tamten zamek, dzięki czemu będziemy mieli praktycznie większość questów tutaj zrobionych. Teraz przez chwilę tam, jak wyjeżdżaliśmy stąd, to przy tej lokalizacji, gdzie mieliśmy tego mnicha, ne? Teraz tak spojrzałem, fajnie wygląda tam to drzewo na tym dziedzińcu. A no, ta muzyka jest naprawdę dobra. Oprawa audio jednak wymiata w King's Bounty. Mówcie co chcecie, może to jest stara gra, bo to jest stara gra. Ba, ja mam Wojowniczą Księżniczkę nie na Steamie, ja ją mam jeszcze w wydaniu pudełkowym, na płycie. Może kiedyś wam na Steamie pokażę. Ponieważ to, że tych gier nie ma gdzieś za mną, to nie znaczy, że ja ich nie mam. One po prostu są na specjalnym regale przyczepionym pod stołem. W sensie pod biurkiem, na którym to wszystko jest. To wszystko, w sensie cały zestaw komputerowy. Okej. Okay. Pierwsze co to oczywiście będzie kula ognia. Dobrze. Miażdżący cios tutaj na tych łuczników. Nie, na tych łuczników wolę. Tych jest więcej. Burut. Dobra, teraz tak. Obrona. Tutaj zabijcie tych łuczników.
animacja śmierci szkieletów łuczników, jak zabawna była, tak zabawna jest. Dobra, defensywa, defensywa. Oj, bardzo daleko. A ja niestety nie mam przyspieszenia, to jest słabe. O, Feniksa się nie spodziewałem. Ale też pociągnął mu ostro z many, więc jest spoko. Wow! No, Feniks twardy skurczybyk. Jeszcze powinien mieć odporność na ogień. Czy ma? Niewrażliwość na ogień. Niewrażliwość na magię. To jest jeszcze lepsze. On powinien mieć 100% odporności na ogień, tak by the way, no ale okej. Co my tu mamy? Plus 4 do obrony, minus 1 do ataku. Okej. To nie wygląda na ten moment dobrze, bo mam podkurek jednostek. Minus 1 do ataku, a ja już i tak mam 0 ataku. To też nie jest dobre. Musimy zwiększyć trochę nasz współczynnik ataku. Teraz nasze jednostki są mega pancerne, mega wytrzymałe, ale nie są zbyt silne. Nie biją zbyt mocno, więc... Więc tak, to jest typowy dla mnie styl gry, czyli robimy czołg i powoli suniemy czołgiem. Dlatego ja bym się świetnie nadawał na generała I wojny światowej. Ale już mniej bym się nadawał na generała II wojny światowej. Chyba, że miałbym dowodzić frontem wschodnim i tam utrzymywać obronę typu Last Man Standing. Dobra, jedziemy tutaj. Musimy posprzedawać trochę rzeczy. Dobra, na razie nie mam za bardzo czego sprzedawać. Siadamy zatem na statek i płyniemy odkryć... Płyniemy sobie odkryć jeszcze, czy coś tu się nie unosi wokół. Aha, dobra, widzę, że ta daleka podróż nam się pojawia teraz nad mapą. Tutaj. Plus 1 do obrony. Słabe. Chodź tu. Wow, a co to jest? Jakiś nowy potwór. Okrutny obserwator. Pozwala istocie przetrwać nad niskimi przeszkodami oraz nierównościami terenu. Okej. Okay. Pełna skuteczność w walce wręcz. Okej, okay, dobra. Ta podziemna. Wow! To jest fajne. To jest fajne. Istota podziemna. Jeśli walka ma miejsce pod ziemią, współczynnik ataku istoty zostaje zwiększony o 50%. Fajne! Podoba mi się, że takie rzeczy uwzględniają. Takie rzeczy właśnie powinny być uwzględniane w statystykach postaci. Właśnie w statystykach jednostek. Właśnie to, skąd one pochodzą i tak dalej. To jest super. To mi się podoba.
ktoś to dobrze zrobił. Ktoś to No, widać, że ktoś siadł po prostu przy tym i przemyślał to. Że to nie było robienie jednostek na siłę, na zasadzie zróbmy jak najwięcej jednostek, ale wszystkie tak naprawdę robią to samo, tak? To jest niestety słabe, że w wielu grach strategicznych właśnie jednostki robią to samo, tak? Tylko poruszają się w inny sposób albo coś tego typu. Świetny tego przykład to są jednostki w Heroesie, trójce. I zaraz ktoś powie, że Rychu, jak ty kurwa śmiesz szkalować nam tu Heroesy trójkę. No śmiem, bo jeżeli jednostki nie są dobrze przemyślane, to właśnie coś takiego mamy. Efektem tego jest na przykład to, że w trzecich Heroesach mamy na przykład takie jednostki jak kusznik oraz arcykapłan, albo oraz kapłan, tak? Jaka jest między nimi różnica? Żadna. Jedna i druga jednostka atakuje dystansowo. Mamy jednostkę halabardnik i mamy jednostkę krzyżowiec. Jaka jest różnica między nimi? Żadna. Bo krzyżowcy są bardziej pancerni, mniej mobilni, ale jeden i drugi jest jednostką bardziej nadającą się do obrony. To jest niestety przykład złego projektowania jednostek. Gdzie na przykład na halabardnika nie wpływa to, na jakim on terenie walczy, tylko to teren wpływa na jednostki. A właśnie powinno być, że na przykład jednostki, powiedzmy, metalowe, tak, zakute w metalowy pancerz, gorzej na przykład walczą na lawowym podłożu, albo coś tego typu, tak? Albo na przykład jednostki lekko opancerzone gorzej sobie radzą w zimnym klimacie, tak? Na śniegu. Ale okej, ja się nie czepiam, bo Heroesy to nie jest nowa gra. Heroesy trójka to nie jest nowa gra. To jest starożytna gra w realiach dzisiejszych, w realiach tego, jak gry komputerowe błyskawicznie się rozwijają. To obecnie trzecie Heroesy, gdyby je zremake'ować, bo to już nie byłby remaster, to byłby czysty remake. To byłyby o wiele bardziej złożoną, o wiele bardziej rozbudowaną grą, która straciłaby prawdopodobnie dużo na swojej prostocie. No i teraz są słabi i świetnie. Kamienna istota. Kamienna istota używana za pomocą magii. Porusza się wolno, ale jest odporna na ogień, trucizny i obrażenia fizyczne, a także niewrażliwa na zaklęcia umysłu oraz zaklęcia zdrowienia i wskrzeszania. No okej. Okay. Strzelec wyborowy. Kamienna skóra. Okej, okay, no i istota podziemna. Okej, okay, dobra. Fajne, podoba mi się to, że właśnie tego typu rzeczy są uwzględnione. Podoba mi się to. Dobra, na razie defensywa. Będziemy musieli wykończyć tego cyklopa. Może uda się go jeszcze podpalić. Dobra, jakieś tam obrażenia będzie dostawał. Dobrze, że agruje się. O, fajnie. Zazwyczaj na moje ważki, bo to jest jednostka, którą można łatwo odkupić. Teraz tak, magia. Obrażenia 135. A, dostaliśmy prundem. Czekaj, ty się broń. A, to jest piękne.
toksyczny oddech ważek. No, no, no. Ale tamto już nie atakujemy. A, on się epicko rozpada. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmienią. No i leżą pięknie. To mi się podoba. No dobrze, eksplorujemy dalej tutaj te jaskinie. Dużo złota. O, ale jakiś skarb tu jest do wykopania. A, i w nim więcej złota. Okej, spoko. To mi się podoba, że zmienili właśnie to, że już nie, że nasza postać nie wszędzie wjeżdża konno. To jest fajnie zrobione. Dobra, wygląda na to, że tą wyspę mamy całą. Zrobimy jeszcze jedno. I ruszamy na ten szkarłatny wicher. Szkarłatny wiatr. To szkarłatne coś. Tylko ulepszymy sobie troszkę itemki, wiecie? Nie. Zmiana planów. Dobra. Na tym sobie zakończymy ten odcinek, ponieważ jest on już wystarczająco długi. Tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o polecaniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. A ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z King's Bounty, gdzie... udamy się na Szkarłatny Wiatr. I tam... będziemy sobie... robić dalej questy, ale dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście, no i na razie.